Siemano, witam Was w moim pierwszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj robimy opryski, ale to co dali to Wam potem powiem, czym pryskamy, co pryskamy. Na razie chcę Wam pokazać moje nowe nabytki. To jest bruna wahadłowo. Najmniejszy ciągnik, co ją ciągnie, to jest C360. Ale idzie ją też ciągnąć 80 zwykłą. Fajnie to robi. Jeszcze tym nie robię, ale widziałem jak to na YouTubie. Co z nią będę robił, to powiem w innym vlogu. I tyle. A tu jest bruna talerzowo z Famarola. No, robota fajnie robi, już my ją testowali wiosną przed siewem, po orce poplunni. No, robota fajnie robi, no, to wam też powiem, czy będzie do remontu. A tam jest puk, moja czwórka. Też chyba będzie do remontu. Znaczy, jako że mechanik mi zrobi moja 80. Dela. Niektórzy gadają, że te maszyny co ją to mu zabytki, a może i zabytki, ale lepsze od tych nowych. Bo te nowe to zaraz by się zaczęły psuć. Ja tak uważam. Na dowozu miał jeszcze jedna sprawa związana z ostrówkiem, ale to po tym, na końcu wam powiem. Teraz idziemy zobaczyć, bo tam się woda leje do oprysków, nie do Mausera. No i ten, musimy zobaczyć, czy nie przebieraj. To pokorza, czym pryskamy po tym. A na razie jest 300 litrów. I to się leje po leku. Pokorzałbym czym pryskumy. Pryskumy chyba na łoziminę. Na pszenica. Wśród herbicydam jest Teronym 600 EC i Rexade. No. Zawartość tej małej Rexade to jest 0,5 kg, 0,055 kg, a esteruna jest 0,5 litra. Dalej będzie pisać, co na ile się stosuje i na co. Na chwasty to jest na chwasty wrażliwe, na chwasty średnio wrażliwe i na chwasty średnio odporne. No, w pszenicy łozimy i życie i w prężycie. No. 500 gram na hektar się stosuje maksymalna dawka. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie, no to wiadomo, że jest jeden. Pszenicy jarej się stosuje go 40 gram na hektar. No, to ino do pszenicy. A da poję pryskać. Zaraz po tym wam pokorza vloga jak prysko. No. Być może zmontujał.
Gdzie chyba moja pierwsza fanka do chlewa. jest tu w paczce. No. Teraz pryskujemy chyba na pszenicę, a łozimo tata pojął pryskać chyba na te 5,5 hektara. Tak myślę, bo nie patrzę jak jechał. Dobra. Zaraz jest 350 litrów teraz na lunę. Pojechał tata pryskać teraz tymi środkami. Co mu tu będzie, no? Jest sucho wszędzie, nawet na polu, no. Była w sobota, był deszcz, dzisiaj jest poniedziałek. No i za środa mu przyjść deszcz. Ale tak mu loć 70% deszczu ma być. No i tego. Jest 70% deszczu molo, no w czwartek zaś molo, aż do soboty. No i to tyle będzie, no. Tata pojechał pryskać na te 5,5 hektara. Potem będziemy chyba jeszcze... ...0,75 hektara. Pół hektara. I potem ta jest drugie pole, jest, czekajcie, następne pole też jest 0,75 hektara. No i następne pole, co jest za nim, no to będzie 1,5 hektara, no. Samej pszenicy łozimy, będzie w ciul. Jary, no mamy 6 hektarów, no. Tu przed chałupą, no. Koło tego rzepaku dam, jak widzicie, o. Aha, kolejny vlog to na pewno będzie jutro. No, jak się nie możecie doczekać, to piszcie, co o tym sądzicie.